Już w ten piątek wyruszy parada pod hasłem Ceramiczny Karnawał, otwierająca bolesławieckie święto ceramiki. Weźmie w niej udział m.in. reprezentacja MDK-u, która pod opieką Katarzyny Sas rozpoczęła pracowite przygotowania do tego wydarzenia. Ja jak najbardziej biorę udział w paradzie, będę szła z moimi koleżankami, a jestem tutaj teraz, bo właśnie farbuję tkaniny na tegoroczny właśnie strój. Tkaniny będą zachwycać odcieniami turkusu, szmaragdu, błękitu i zieleni z domieszką kolorowych muszli, bo tematem przewodnim tegorocznej prezentacji MDK-u podczas parady jest morze, piasek i przygoda. Jeżeli chodzi o mój strój, głównym elementem będzie rybka. Inni wystąpią w maskach podwodnych stworów. Te efektowne kreacje powstają na bazie papieru, pianki do pakowania, piankowych rurek ociepleniowych i wielu innych nietypowych akcesoriów. Oczywiście nie dałoby się niczego zrobić bez litrów kleju i kilometrów taśmy klejącej. To będzie koralowiec. I tak sobie wymyśliłam, że tutaj będą takie w kształcie parasoli, zwłóczki zrobione, żeby to było ruchome, żeby to ładnie wyglądało. Chciałabym, żeby był koloru takiego ekri z akcentami pomarańczu, żółci i troszeczkę czerwieni. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogę brać w tym udział. To będzie dla mnie ogromne przeżycie, ponieważ pierwszy raz będę uczestniczyła w paradzie. Chęć udziału w paradzie, a co się z tym wiąże, pracy nad strojami, zgłosiło 15 osób. Jak zwykle jest duże zainteresowanie. Młodzież i dzieci, i dorośli bardzo lubią tego typu akcje. No, to jest świetna okazja do takiej ekspresji, do szaleństwa małego, do zabawy, do tego, żeby zrobić coś innego niż zwykle. Pracownia już dwa razy zdobyła na ceramicznej paradzie nagrody za swoje kreacje.